witam Państwa serdecznie. Wspaniała prezentacja mojego poprzednika. Bardzo Panu dziękuję, bo zawsze takie doświadczenia rodzica są dla mnie ogromnie inspirujące i wszystko, co robię, jest właściwie poświęcone właśnie rodzinom dzieci z autyzmem i dzieciom z autyzmem. Od 15 lat jestem twórcą i dyrektorem Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, placówki, której nadrzędnym celem jest właśnie pomoc dzieciom z autyzmem. Troszeczkę powiem o naszej placówce, ponieważ robimy różne rzeczy, które mają na celu pomaganie dzieciom z autyzmem i ich rodzinom z różnej strony, również tej, o której jest mowa dzisiaj, czyli ze strony takiej bardziej cyber, ale wiemy, że owszem, praca z dzieckiem jest przy pomocy technologii bardzo ważna i daje jakieś szanse innego, że tak powiem, zmotywowania dziecka, pokazania określonych treści w inny sposób, ale też wiemy, że najważniejsza jest wiedza i umiejętności terapeutów i osób tworzących takie programy. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest repliką Princeton Child Development Institute ze Stanów Zjednoczonych. Takich replik na świecie jest 5. My jesteśmy jedyną w Europie. Statusu takiej repliki, to nie jest coś, co jest dane nam dożywotnie. My co roku zdajemy ewaluację i jesteśmy oceniani pod kątem skuteczności prowadzonej naszej terapii. I obecnie to, co robimy, jest bardzo wysoko oceniane przez różne placówki, dlatego też stworzyliśmy wspólnie z kolegami ze Stanów takie stowarzyszenie Alliance for Scientific Autism Intervention. Ja jestem jednym z dyrektorów tego stowarzyszenia i to stowarzyszenie ma na celu propagowanie jak najbardziej skutecznego modelu terapii. I o tym modelu troszeczkę będę mówiła, ale też pokażę krótkie filmy i powiem, jak te modele wpływają na różnego rodzaju narzędzia, cybernarzędzia, które i e-narzędzia, które mają pomagać innym w terapii. To, co Państwu powiedziałam, każdy tego typu technologie muszą znaleźć umocowanie w samej terapii. Nie ma takiej możliwości, żeby technologia czy jakiś program mógł zastąpić wiedzę i umiejętności. I najlepiej, jeżeli jedno i drugie jest naprawdę dobrze połączone ze sobą. Co to oznacza? Oznacza to, że z jednej strony musi być placówka, która spełnia najwyższe standardy, dobrze wyszkolony terapeuta i program przygotowany przez specjalistę. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, który, jak powiedziałam, jest dedykowany dzieciom z autyzmem i ich rodzinom, prowadzi wiele działalności. Jedną z nich jest przedszkole specjalne dla dzieci z zaburzeniem autystycznym. Jest to troszkę myląca nazwa, dlatego że jest to przede wszystkim terapia indywidualna. I to, co nas bardzo cieszy, to to, że ponad 50% naszych podopiecznych po około 2-3 do 4 lat terapii osiąga poziom normy intelektualnej, jest w stanie funkcjonować w masowych szkołach, ale też to, co jest bardzo ważne i z czego zawsze się bardzo cieszymy, to 100% dzieci, które jest u nas pod naszą opieką i w naszej terapii codziennej, indywidualnej terapii, robi 100% postępów w obrębie wszystkich sfer. Teraz krótki film, poproszę Pana o pokazanie tego, jak ta terapia naprawdę wygląda. Kiedy dziecko do nas trafia, podstawową rzeczą jest zbudowanie właściwej więzi. Dzieci w momencie rozpoczynania nauki nie chcą z nami się bawić, nie chcą współpracować. My musimy zbudować właściwy system motywacji, zachęcić je do zabawy i wspólnej nauki. Po zbudowaniu odpowiedniego systemu motywacji oceniamy sfery deficytowe i na bazie tego budujemy indywidualne programy terapeutyczne. Każde dziecko ma swój program dostosowany do jego możliwości i do jego potrzeb. Stan wyjściowy oraz przebieg terapii każdego dziecka jest szczegółowo dokumentowany. Wszystko odbywa się za wiedzą, zgodą i z udziałem rodziców.
Postępy dzieci są dla nas ogromnym źródłem satysfakcji. Cieszą nas tak naprawdę najmniejsze sukcesy. Bardzo ciężka praca rodziców, terapeutów, ale również naszych podopiecznych gwarantuje tak naprawdę te sukcesy. Dzieciaki bardzo intensywnie pracują, natomiast staramy się tak zaaranżować całe środowisko, żeby czas, w którym przebywają, był najmilszy i najprzyjemniejszy. Terapia oparta jest na metodzie behawioralnej, której wysoka skuteczność jest udowodniona solidnymi badaniami naukowymi. Każdy obszar deficytowy u dziecka jest rozpisywany na drobne kroki do nauczania. Dziecko zdobywa jedną umiejętność i na bazie tego budowany jest kolejny etap nauki. Na przykład uczy się opisywać przedmiot najpierw jednym zdaniem, potem dwoma, trzema zdaniami. Na końcowym etapie potrafi opisywać dowolny przedmiot w minimum dwóch, trzech zdaniach. Dla każdego dziecka przygotowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, pomoce i narzędzia, które są potrzebne do pracy. Na początku rozpoczynamy od nauki z jednym terapeutą, ale szybko wprowadzamy inne dzieci, aby nasi uczniowie nauczyli się generalizować nabyte umiejętności. To jest program, który dziecko realizuje w ciągu jednego dnia. Średnio zawiera on około 50 programów edukacyjnych. Programy są przeplatane krótkimi przerwami, podczas których dzieci bawią się, grają, same lub w grupie. Instytut współpracuje z miejskimi uczelniami i w ramach choćby współpracy z Politechniką Gdańską tworzone są programy i aplikacje na tablety, które potem wykorzystujemy w pracy z dziećmi z autyzmem, jak na przykład plany aktywności na tabletach. Dla studentów są to prace dyplomowe, ale jednocześnie wiemy, że mają wielką satysfakcję, że ich praca może służyć dzieciom niepełnosprawnym. A dla nas i dla naszych dzieci jest to bardzo atrakcyjne narzędzie do pracy, do nauki. Postępy dziecka są na bieżąco monitorowane. Raz w tygodniu dane nanoszone do dokumentacji i na wykres. W podobny sposób mierzone są efekty pracy rodzica z dzieckiem w domu. Dzięki dokumentacji, którą prowadzimy, mamy możliwość cały czas monitorować postępy dzieci. Jeżeli tempo uczenia jest niezadowalające, wówczas bardzo szybko reagujemy. Staramy się wówczas modyfikować techniki uczenia, szukać rozwiązania, ale co najważniejsze, chcemy pomóc dziecku uczyć się. Staramy się wydobyć jego potencjał i co najważniejsze, nie tracić tak bardzo cennego czasu. Tak, tak jak Państwo widzieli, wszystkie rodzaje działalności, również programy, które są uczone przy pomocy technik, właśnie za pomocą tabletów czy innych specjalnych aplikacji, są traktowane tak samo jak te programy, które są realizowane razem z terapeutą. Oznacza to, że muszą być one opisane, rejestrowane, a postępy, które dziecko robi, muszą być rzeczywiście muszą być możliwie oceniane obiektywnie i dające takie możliwość spojrzenia, czy to, co robimy, ma rzeczywiście sens, czy przynosi prawdziwą pomoc dziecku. Oprócz tego, że w Instytucie Wspomagania Dziecka prowadzimy codzienną terapię, to funkcjonuje u nas również niepubliczna poradnia dla tych osób, które nie mogą korzystać z codziennej naszej terapii i chcą realizować pisane przez naszych specjalistów programy i z naszej opieki, z naszej pomocy skorzystały. Diagnozy już przeszło 2300 rodzin. Również szkolimy terapeutów i to jest jeden z bardzo ważnych elementów naszej działalności i to też jest taka informacja dla osób, które być może biorą udział w tym spotkaniu, w tej konferencji i chcieliby rozszerzać dalej wiedzę na temat stosowanej analizy zachowania, to chciałam odesłać do niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez IWRD. Na dole Państwo widzicie wszystkie adresy e-mailowe. I to, co jest bardzo ważne, prowadzimy różnego rodzaju e-szkolenia, teraz jest to e-konferencje, jak widać, to jest bardzo popularne w tej chwili sposób rozwijania się i podnoszenia swoich kwalifikacji. I to, co jest bardzo ważne, to cały czas te szkolenia są bardzo dobrze oceniane przez osoby, które u nas biorą udział w szkoleniach i przeszkoliliśmy już przeszło 5300 osób z Polski i z zagranicy. Mamy również system placówek rekomendowanych, więc dla tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani
poznawaniem szerszym tej formy terapii, którą proponuje Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, to zapraszam do odwiedzania naszych stron czy placówek naszych takich bliźniaczych w innych miastach. Prowadzimy różnego rodzaju programy naukowo-badawcze i dużym takim elementem tych programów są również e-technologie, czyli te zastosowanie różnego rodzaju programów, które są wykorzystywane czy proponowane, pokazywane dzieciom za pomocą właśnie e-technologii. Ale ostatnio miałam taką konferencję na Politechnice Gdańskiej w zeszłym tygodniu, w czwartek bodajże, a propos e-technologii, takie jedno pytanie padło, kiedy e-technologie, programy edukacyjne, aplikacje na tablety zostały też przez Politechnikę Gdańską sprowadzone roboty, jednym z tych robotów, który jest w Gdańsku w tej chwili i którego my też chcemy wykorzystać do różnego rodzaju badań naukowych, jest Kaspar, taki robot, malutki człowiek, troszkę przypominający wyglądem człowieka, ale jednak ma też wyglądać jak robot, nie jest do końca stylizowany na człowieka. No i padło pytanie, kiedy te wszystkie urządzenia zastąpią człowieka? No nigdy go nie zastąpią, nigdy taka sytuacja nie będzie miała miejsca, bo to, co jest najważniejsze i o czym muszą wszystkie osoby korzystające z narzędzi, również tych, które razem z Learnetic przygotowujemy teraz mTalent, że no, wszystkiego trzeba uczyć, jakby zakorzeniając to w najskuteczniejszej formie terapii, a wszystkie badania jednoznacznie pokazują, że tą formą jest stosowana analiza zachowania. Ja tylko chciałam pokazać pokrótce, że to są zarówno badania, które są nieustannie publikowane i jednoznacznie cały czas pokazują, że stosowana analiza behawioralna, zachowania, tak zwana terapia behawioralna, bez względu na to, czy jest porównywana z terapią eklektyczną prowadzoną 30 godzin czy 15 godzin, zawsze dzieci biorące udział w tej formie terapii, czyli właśnie w terapii behawioralnej, osiągają wyższe średnie wyniki w odniesieniu do wszystkich mierzonych sfer. Ostatnio były opublikowane w 2018 roku metabadania, które również jednoznacznie wskazują, że ta forma terapii jest najbardziej, że tak powiem, skuteczna. Teraz na czym stosowana analiza zachowania polega, co ona oznacza, co oznacza dla osób stosujących różnego rodzaju e-technologie. To oznacza, że musimy się nastawić na rozwijanie różnorodnych umiejętności, na wyrównywanie sfer deficytowych, że musimy oprzeć swoje uczenie na różnego rodzaju wzmocnieniach, tych, które są dla dziecka najbardziej atrakcyjne. I te wzmocnienia musimy również wprowadzać, stosując różnego rodzaju programy wykorzystujące e-technologie, tak? Czyli musimy pamiętać o tym, że samo korzystanie z programu na tablecie może być dla dziecka niewystarczające, choć sam tablet może być dla niego atrakcyjny. Musimy do tego dodać różnego rodzaju techniki uczenia, które pozwolą na to, że to uczenie będzie dla dziecka atrakcyjne. Bardzo istotne jest, żeby jakąkolwiek formę uczenia podejmiemy i rozpoczniemy, żeby pamiętać o tym, że ma się to opierać na motywacji dziecka, na jego analizie, jego możliwości, żeby nie przedłużać tych programów, które z dzieckiem realizujemy, że muszą być to programy dostosowane do niego. Nawet jeżeli jakieś lekcje w jakiejś e-technologii są dłuższe, a nasz uczeń nie daje rady realizować tego w takim wymiarze, jak przygotował to autor, musimy pamiętać o robieniu przerw, o tym, żeby dziecko nagradzać nawet w początkowym etapie za podjęcie wysiłku tej współpracy z nami. Także program programem, ale
najważniejszy jest ten nauczyciel, rodzic, który ten program z dzieckiem realizuje i który potrafi, że tak powiem, go również indywidualnie dostosowywać do możliwości dziecka. Chcemy, żeby dziecko, ucząc się z nami, było naprawdę szczęśliwe i chciało te programy realizować. To, co chciałam tylko wspomnieć, to o tym, że no, ponieważ ja prowadzę spory instytut, to też chciałabym wszystkich odbiorców jakby uwrażliwić na to, że wybierając jakiś program edukacyjny czy terapeutyczny, powinni się kierować pewnymi wytycznymi. I o tych wytycznych chciałam teraz wspomnieć, bo oczywiście otwartość na technologię to nie jest jedyny warunek, który nam powie o tym, że ten program jest naprawdę dobry. No oczywiście, tak jak powiedziałam, nie wolno stosować na dziecku takich metod, których skuteczność nie została udowodniona badaniami naukowymi. Nie wolno po prostu na dziecku eksperymentować. Także wybieramy takie programy, w których stosowane są te techniki uczenia, czy te metody, których skuteczność została udowodniona badaniami. Bardzo ważne jest to, żebyście Państwo szukali takich programów, gdzie rodzice są członkami zespołu terapeutycznego, gdzie ta pierwsze kilka miesięcy terapii jest przede wszystkim indywidualnych, skierowanych na rozwijanie tych sfer deficytowych, tych, z którymi dziecko ma po prostu największy problem. Ważne jest też, żeby jak najszybciej szukać diagnozy i pomocy, żeby nie czekać, nie zwlekać. Ważne jest, żeby tą terapię rozpocząć no, jak najszybciej się da, optymalnie przed ukończeniem przez dziecko 4 roku życia. No i ważne jest, żeby w programie były rozwijane wszystkie sfery deficytowe. I znowu, odnosząc się do e-technologii, programy edukacyjne oczywiście są coraz szersze, dają coraz szersze możliwości, ale patrząc na funkcjonowanie dziecka, musimy też pamiętać o tym, że bardzo istotna jest samodzielność, samoobsługa, różnego rodzaju uczenie zasad społecznych i rur, i tutaj już technologie mogą być znowu jakoś pomocne, my je również do tego wykorzystujemy, ale też musimy pamiętać o tym, żeby no, uczyć tych wszystkich sfer, które są ważne. Jakie wyzwania stoją przed nauczycielami, którzy stosują nauczanie zdalne, bo w takich sytuacjach musimy się znajdować co jakiś czas. No, ja miałam na przykład, przeszło połowę zespołu w zeszłym tygodniu na kwarantannie i przychodziliśmy na nauczanie zdalne. No i to znowu jest bardzo ważne, żeby dobrze był wyszkolony zespół nauczycieli, którzy łącząc się z rodzicami czy z rodziną, wiedzieli naprawdę, czego chcą uczyć. Jakie umiejętności mogą rozwijać przy pomocy uczenia zdalnego. To nie jest tak, że wszystkie zadania jesteśmy w stanie zdalnie prowadzić. Musimy być oparci na tym, co umie rodzic, z którym pracujemy zdalnie. Także musimy też opierać się na tym, co on nam mówi, co mówi, że jest w stanie wykonać, a z czym ma większe trudności. Oczywiście opiera się to uczenie zdalne o właściwie prowadzonej terapii w formie stacjonarnej. No i to, na co my kładziemy bardzo duży nacisk, to jest przygotowywanie uczniów do tego uczenia zdalnego. My to już robimy od początku pandemii, to wygląda w ten sposób, że nawet jeżeli dzieci znajdują się u nas w placówce codziennej terapii, to my pewne zadania przynajmniej raz na 45 minut staramy się wykonywać zdalnie, tak żeby dziecko było przygotowane do tego, że nauczyciel mówi pewne kwestie przez mikrofon, przez tak jak ja do Państwa, przez ekran. Ale jak wspomóc nauczycieli rodziców w czasie pandemii? No my przygotowaliśmy takie narzędzie, do którego Państwa odsyłam, to jest kwadransdlaterapii.pl i na tej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć, że tak powiem,
Możecie tam Państwo znaleźć taki kurs internetowy, kwadrans dla terapii. Nie bez przyczyny jest to nazwa kwadrans, dlatego że te 33 odcinki, które tam Państwo znajdziecie, odnoszą się dokładnie do, trwają 15 minut i odnoszą się do tego, jak taką terapię zorganizować, jak przygotować systemy motywacyjne, jak nawiązać współpracę z dzieckiem, jak sobie radzić z zachowaniami niepożądanymi, z którymi wiemy, że rodzice mają ogromny problem, no jeżeli ta izolacja trwa zbyt długo. Ja tylko pozwolę sobie Państwu pokazać kilka opinii na temat platform, na temat tego kursu internetowego. Od samego początku istnienia Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku jestem jego dyrektorem. Nasza placówka wzoruje się na modelu terapii stworzonym i przebadanym przez dr Patricię Kranz i dr Lynn McClanahan. The Institute for Child Development achieves a high level of treatment success for many reasons. Intervention is based on the science of applied behavior analysis, and procedures are based on research. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka narodził się z palącej potrzeby pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. The courses that are offered by Ivo Erda that you can take are going to help you be able to systematically improve the lives of children with autism because they're based on science and they have been proven to produce outcomes. Platforma ma charakter instruktażu pomocnego w przygotowaniu i prowadzeniu terapii opartej na zasadach stosowanej analizy zachowania. W przyjazny dla odbiorcy sposób omówione zostały najważniejsze, naszym zdaniem, zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Jak rozpocząć i jak prowadzić terapię dzieci? Jak budować system motywacyjny? Jak konstruować programy terapeutyczne? Jak je modyfikować? Te materiały niewątpliwie mogą stać się dobrym przewodnikiem, a wręcz narzędziem do udzielania skutecznej pomocy dzieciom z autyzmem oraz ich opiekunom. These lessons, based on sound research and excellent programming, will help you build new skills for young people with autism. Ivo Erda is one of the best programs in the world. And the courses you will take with them will enable you to change the lives of others as well. Naprawdę niesamowicie dziękuję za te miłe słowa. Cieszę się, że ktoś z Państwa już zna ten kurs. Mam nadzieję, że widzicie Państwo, że naprawdę może być pomocny zarówno rodzicom, jak i terapeutom i wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką. Wyszła również książka mojego autorstwa, która jest jakby uzupełnieniem tego kursu. Również ma 33 rozdziały. Można w niej przeczytać to, co słyszycie Państwo w kursie, rozszerzone o różnego rodzaju tabele, propozycje notowania czy zapisywania programów. Teraz to, co chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, to o tym, jakiego rodzaju aplikacje tworzymy dla dzieci z autyzmem, bo również takie rzeczy robimy, tak jak wspomniałam Państwu, z Politechniką Gdańską i tutaj Pan mówił, mój poprzedni rozmówca, o tym, że to są rzeczy bardzo drogie. Chciałam powiedzieć, że można je pobrać za darmo ze sklepu Google Play i można je stosować, ale żeby je stosować, to nie wystarczy je pobrać, bo tak jak powiedziałam, że umiejętność obsługi samej aplikacji nie wystarcza. Trzeba mieć również wiedzę o tym, jak te aplikacje wprowadzać i jak je uczyć korzystania z nich dzieci z autyzmem, bo to nie wystarczy włączyć i powiedzieć, proszę bardzo, to tutaj masz takie kreski, nimi rysuj, po nich rysuj palcem i to wszystko. Musimy stosować różnego rodzaju techniki uczenia, o których warto wiedzieć. Tych aplikacji jest aż tyle, więc jest przyjazny plan,
przyjazne słowa, przyjazne linie, przyjazne litery, przyjazne emocje i program dla osób prowadzących terapię przyjazne dane do zbierania danych. To są tylko zrzuty ekranów pokazujące, jak te aplikacje są przygotowywane. I to, co jest bardzo ważne, to co chciałam powiedzieć, tutaj już mam mało czasu, więc się staram jak najszybciej to powiedzieć, że są to aplikacje przygotowywane razem ze studentami, tak jak wspomniała moja koleżanka, pani dyrektor Iwona Ruta-Sominka, są to prace magisterskie dla studentów, a dla nas no po prostu wspaniałe narzędzie i to ta współpraca z Politechniką przynosi ogromne korzyści i cały czas mamy nadzieję dalej to rozwijać. Nie będę mogła już wiele Państwu więcej o tym powiedzieć, ale może pokażę, jak wygląda uczenie na przykład zabawy przy pomocy tego typu aplikacji. No dobrze, w takim razie bardzo zachęcam, jeśli jest taka możliwość, bo bardzo dużo właśnie w tym kursie Kwadrans dla terapii jest przykładów pokazanych uczenia przy wykorzystaniu właśnie aplikacji Przyjazne Plany. No i kolejne narzędzie, które powstaje razem z firmą Learnetic, czyli M-Talent, autyzm, rozumienie, naśladowanie i mowa bierna. Znaczy, temat mowy był tematem mojej pracy doktorskiej i jest cały czas w obszarze moich ogromnych zainteresowań i dlatego to mój timer włączył się, że już minęło pół godziny i dlatego też w tym projekcie zdecydowałyśmy się z koleżankami wziąć udział i takie kolejne narzędzie Państwu zaproponować. Także no, chciałabym pokazać jeszcze więcej, ale czas na to nie pozwala. Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do tego, żeby poszerzać wiedzę na temat pracy właśnie z dziećmi z autyzmem tą metodą przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi, które przygotowaliśmy. Staramy się zrobić tak, żeby te narzędzia były jak najtańsze, jak najbardziej dostępne, żeby, jeśli jest to możliwe, były nawet darmowe i żebyście Państwo mogli je pobierać i korzystać z tego. Jesteśmy zawsze bardzo otwarci na wszystkiego rodzaju sugestie, czekamy na Państwa informacje zwrotne, zawsze nam to pozwala, że tak powiem, inspirować się przy tworzeniu kolejnych rzeczy, które będą Państwu pomocne w terapii, zarówno nauczycielom, jak i rodzicom. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. I bardzo pozdrawiam wszystkich uczestników.